Witam cię człowieku na vlogu meczowym z piątej kolejki, rozgrywanej w ramach klasy okręgowej, w której ta pompa team zmierzyła się z Kleszczewią Kleszczewo. Przygotujcie się na prawdziwy ogień na boisku i walkę o punkty do samego końca ze strony obu drużyn. Tymczasem proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza i suba z dzwonkiem, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A teraz zerknijmy sobie na chwilkę na tabelę przed spotkaniem. Jak już wiecie, na czym stoimy, zapraszam do oglądania. Siema. Kurde, ale tutaj ten. Co jest? No klimacik taki fajny, muzyczka jeszcze moja leci, taka fajna. O, to się tak robi. Co mam zrobić z tym? Przyjąć, opak. Jak mówisz? Dzisiaj musi być zwycięstwo. No właśnie, tak bym potrzebował. Chyba tej jedynej nie będziesz trzeba obstawiać, nie? 3-1. 3-1? Do przodu. My chyba te 3-1 lubimy, no nie? Albo w te, albo we w te. Nie, 3-1 będzie. Ale jak obstawiacie? Ja mam nadzieję, że to jest mecz na przełamanie. 2-0 dla nas. Tak? No. Taki na przełamanie będzie, tak? Tak jest, 2-0. No i kurwa, dobrze, no. Ja bym wolał 2-0 niż 3-1. Tak. Mimo wszystko, żeby jakby na czysto zagrać z tyłu, to jest pięknie. E, panie, nowe budki? Czy wyprane w per... No kolejny. No, pod tym względem radio, no. A nie ma wypane przede wszystkim. No nie ma. A to widać i w meczu, i poza meczem, nie? Że i w treningu też chłop, że... jest cały czas. Tak, on chodzi, tak dzik, no stop. No i bardzo dobrze, no. Tak. Ale fajnie, bo on jest młody, on to wykorzystuje. Tak. To drugi młody ma wypane. A on jest młody, on pokazuje właśnie, że ma ten charakter, że chce. No. Że zasługuje na to, co dostaje. Junior Alvarez, on się zawsze na czarno musi ubrać, jak gramy. Gdzie on, k***a? I będzie w oznaczniku siedział. No wiesz, no ja mam naszą, że tak powiem, klubową, no i jest to sama sytuacja, nie? A jaki masz kolor? Co? Jaki wziąłeś kolor? Nie wziąłem, typowo. Jak ja? Bo czarny wyszczupla. Jak ja was zadbam, no. Nikt o was no, bo ty jesteś ojciec, my jesteśmy dzieciaki. No, a ty jesteś matka. My z Pawełkiem mamy tę samą krew. Tak? To jest ten sam beton. Ten sam beton we żyłach. Takich już nie produkują. No nie, stare modele. Jak stare telefony, kurwa, najtwardsze możesz gwoździe wbijać. A ten też w klapiksach? To żeby mi otuchy dodać, czy co? Zapalam sobie klapeczka, ze mną koleżka, moja laleczka. W ręku moim serdeczka, trzeba do szczęścia mi trochę słoneczka. Witam serdecznie. Cześć. A jeszcze coś mam dla ciebie. O k***. Nie ten. Proszę cię bardzo. Biorę piskę. Jak my gramy na czarno, to ty idziesz na biało. Jesteś na żółto. Jak my gramy na żółto, to wtedy możesz być na czarno. Bo okay. Dzisiaj będziesz musiał założyć oznacznik. Co? Ojciec, mamy widzów, przyjechali ze Śląska, z Dolnośląskiego. 200 km samochodem. Powiem ci tak, no, najpiękniejsi są chyba wszyscy, oprócz kierowcy, nie wiem. I na pewno oni w poprzeczkę, za to, że przyjechali chłopie. A to wskażesz ich. Ej. No z Grójca, no przecież też miał co jechać. Niesamowici są ci ludzie, ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś na zajawę tyle czasu poświęci i pieniędzy, naprawdę cudo. Co mogę powiedzieć, no szacunek drogi widzu, że dla naszego kochanego Pompa Teamu, który rozgrywa mecze w siódmym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, jeździsz tyle kilometrów, no jakby... Domek. Nawet okulary zdejmę. Juniorek, ale ty przepyszny napój mi przywiozłeś, o chłopie. No ja dbam o ciebie, nie? No ja to wiem. To był jedyny zero. Okej. Okay. Poświęciłem cię, wyjeżdżałem sobie bez tego. 0-0. Tak. Wziąłeś 0-0. Ale w drugiej kieszeni nie jest 0-0. Mi się podoba, chłopie, że ty tu jesteś, to sobie nie wyobrażasz. No nie, cudo. Bylebyś już sobie na wakacje znowu nie odchodził, bo my bez ciebie to ci mszku. No ja nie chcę, wiesz? No, to dobrze, że nie chcesz. Od kogoś się czauczyć. Robimy lokowanko na kucaka. Słowiański przykład, ale czekaj, to ja muszę wyjąć itemy. Łop, już cały plecak mi widać. A mogę nie kucać, bo czuję się jak muszę. Dobra. Mówi, że ci widać z tyłu to miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Z racji, że ostatnio były w sumie dwie wróżby i troszeczkę zalegamy z tym, to dzisiaj dwa losowania z meczu z Pucharu Polski oraz tego z tymi złotymi. Złotkowo. Widzieliście, była jakby, nie ma co drążyć tematu. Nie przedłużając, leci sobie poluszek. Ten. Okej, okay, no to tak całkiem prosto, weź poluszka, lajeczek. Bartek 2253. Screenshotik i szybciutko kolejny ze Złotkowa. Oj nie, tu mi się września odpaliła. Standardowa procedura. Komentarzyki, paluszek, tu. Jest jeden. Filip 724. Postawiliby jakieś rusztowanie dla kamerzysty, co by widok był lepszy. Powodzenia dalej, niby na dole tabeli, ale pozostało się tylko wspinać. Popieram cię.
Nóż leci do ciebie, a dla kamerzysty rusztowania nie będzie, bo jak się spierdoli, to ja nie będę latać z kamerą. Upa. To ty na mnie spojrzałeś, co tu się zadziało, chłopie? No ja wiem, co się stało, możesz tylko widzowi powiedzieć, co zrobiłeś. No nic, no na treningu skręciłem kostkę, źle stanąłem, no i... Trzeba poczekać. Shit happens, on ci chce rękę podać. Pamiętasz, jaki dobry humor miałem? Aha, już nie masz. Ojoj. Teraz na chwilę skupmy się na wyjściowej jedenastce Pompa Teamu na mecz z Kleszczewią. W bramce numer 12 Łukaszewicz. Dalej wracający po długiej przerwie 87 Przybyłek, 4 Grzeszczak, 5 Lesiński, 10 Jóźwiak, 26 Żegleń, 21 Mielcarek, 11 Michalak, 77 Wojtysiak, 16 Radek w roli kapitana i 99 Rudoł. Na ławce rezerwowych 17 Kucostatis, 3 Rożek, 24 Wawrowski, 94 Naganowski, 26 Wyderkiewicz, 20 Olejniczak, 19 Pacyna, 6 Haniewicz i 14 Kubik. Czy juniorek, gdzie jest juniorek? No masz go pod pachą. Nie. Panowie, ode mnie zostawić serducho przede wszystkim. Serducho na boisku, bo bez tego się nie da. Jeszcze dwa słowa od juniorka, panowie. Panowie, krótko, jak wchodzimy do tego kółeczka i kapitan pyta, kto wygra mecz, to ten okrzyk nie ma być na odpierdoli do widzenia, tylko macie tu wejść, ma was być słychać w całej środzie, mają was słyszeć wszyscy ci, którzy nie przyjechali dzisiaj na mecz, a przede wszystkim mają was słyszeć ci, co stoi tam obok, co jest ich 11. Oni mają wiedzieć i się was bać, że przyjechaliśmy tu po 3 punkty, walczymy z sercem, z ambicjami, rozpalamy ich, a później szatnie. Nakręcać się, dawać panowie! To wygramy! Dawaj! Dawaj. Robimy łapice na punkty. Co tam? Co mamy? Ty no... A taki remis. No, remis? Taki obierasz do mecza. Oj, Adaś już odpalony. Ma to. Gadaj, żyje. O kurde. Mam pójść sam, czy idzie ze mną? Nie, no, mogę iść z tobą. Go. Au, nie chcę strzelić. Nie chcesz strzelić? Nie strzeliłam. A, taka cichutka dzisiaj. Ej, nie. Co mi? Zepsuł ta seta. Nie było jej odkryć. On ci pomaga? Pomóc? Patrz, czekaj. Ja trzeba tak. Trzymaj mocno, dwoma rękoma. Najlepiej. O. Iść? No, szam. To jest doświadczenie, proszę pana. To zdrowie na budowie. Baby z wozu. No. Ale wygrzona. Chodź na rusztowanie. Ja p***ole. Zaraz 1-0. Patrz. Graj. Trudno. Zobacz, kurde, jaka ten... Wykonanie, wykończenie Adasia, naprawdę, wow. Dzisiaj mamy taki szybki zespół. Szybki? Szybki zespół, jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Tak. Będę. Dużo palił? Tak? A nie palący. Ostatnio było widać, że na kamerze trzeba było puścić. No. Nie. Dawaj, bliżej. Dawaj, trzy tego! Dawaj, jedź! Chodź! Maja ty! Radziu! Czemu
Aja. No, ale mądrze go zrobił, naprawdę. Nie na raz! Nie dziwię się, że się wkurzył. Brawo, Dumę! Brawo! Wściekły żebleń! No, dobrze, ale widzisz, nie? On to ma. Zrobił błąd i co pierwsze robi? Jazda za nim, nie ma odpuszczenia. Tokio Drift. A. Roberto Locardos. Uj, blisko! Ładne uderzenie. A nie, ja mówię u nas w meczu teraz, nie? Że był spalony, nie? Szkoda. Ale wydaje mi się mocno, że ten, że to kwestia ustawienia obrony tutaj, że dobrze stali. Lewką nawet. Ura. Ale mu zapalenie płuc dał tam. Co? Taki podobny jest ten blondynek jak ten z Rakowa, co go wyjechali, bo to McDonalda chodzi. Ale tam się czepiają. Jakby sami nie żarli. O. Brawo, i teraz! Brawo! Nas zgubili trochę. Ankara Józek. Do końca. Kurwa. Nice. Ej, patrz. Siedzimy jak na czereśni i znowu blisko, żeby na pi***ę dostać kopa, nie? Jak szpoki. No, jak szpoki. A ja jestem jak ten z tych rolek. Dziewięć, miałeś, chłopie! Pumpa Śląsk. Co? Nie mogę poza nim. No, nie zrób się wynik spotkania 0 do 0. Pomagamy! Okay. Fifno piłka. Uj! Aj! Kurwa, jeszcze w sieci nie ma. Ja się nie wypowiadam, bo nie widziałem dokładnie, więc nie wiem. Mi się wydaje, że widziałem i tam daleko było chyba. Wiesz, mogło być niebezpieczne zagranie, ale mimo wszystko kontakt piła piła, nie wiem. Widz mógłby posłać, gdybym nie był członkiem duetu pierdolącego głupoty. No tak, nieważne co powiedzieć, że tak będą pierdoły. Nawet jak z książki byś czytał przepisów gry w piłkę nożną. Teraz mocno. Aha. No to nauczyłem się czegoś nowego. Jak się przewrócić i zrobisz to jest faul do twojej drużyny. No, dobrze, że nic nie zrobił, nie? Wiesz, jakby krzyknął, że faul, nie? Się zesrasz zaraz. Patrz, Jagiello. Z tego mogło być wszystko. Połamane ręce bramkarza, zawodnik połamany nos i bramka. Przez następną minutę to coś... Proszę, zmontuj to jakoś. Okej. No tak było. Dej widły. Nie, tak serio to nie może latać nad zgromadzeniem, jak nie ma zgłoszonego do paszpu tego. Nie. 35 minuta. Michalus? No, dobra, chłopie. Biorę to w ciemno. Dawaj. A może być Radziu teraz? Tak, może być. Okej. Okay. O, panie. Do piły. Ej, zaraz lampę dostaniesz, kurwa. Jak tym latasz bez sensu. Przerwę na wodę zrobimy! Dobrze, Michał musiał się postawić. No tak, no, gdyby była reakcja, nie byłoby sytuacji, masz rację. Jak jest gość słaby, to cię będzie deptał, Michalus. Co? Pokazywali tyle. Tak?
Nie zamykaj rąk na nim. A to dla każdego po jedno? My teraz jedną też wybijemy. Jak? To będziemy mieli ostrzeżenie. Więc możecie wybić. Wybić. No, wiesz o co chodzi, nie? No tak, żeby się ustawić. Żeby się ustawić, no. Jest po jeden! Jest po jeden! Dobre, dobre. Dobry, dobry. Przed jedną! Dawid, nie przyglądaj się! Cholera! Chociaż psychologicznie mogłaby wpaść do bramki, nie? Tak, by coś tu w głowie klikło. Brawo, brawo! Brawo, kurde! Oj. Zbieraj, zbieraj, wejdź z pola, wejdź z pola! Ale skurusz, skurusz! Czyż on kopie piłkę pierwszy? Dumel plec, dumel plec. Kurwa, do niego, do niego! No, nie na raz, nie na raz, nie na raz! Nie na raz. Brawo! Nice! Brawo! What? Ale ma co robić z nim. Brawo Dumę, brawo Dumę. I'm speed. Jeremy Clarkson, Clarkson. Skurczona. Co? Nanodrony, kurwa, z kleszczewa. Gniazdo zaraz tu wbiją, patrzcie. Wejdź. Ale lokus. Okej. Co ty? Namiot rozkładał, żeby uderzyć. Ale to dobrze. Oj. A do siebie się przypadkiem kliknęło ten, kółko. Dobra, było to tu niebezpiecznie trochę. Do niego. Gdzie dostałeś? Nie, w klatę, ale to nie w klatę. Kurwa, przypomnę. Minutę dłużej gramy! Kontry nie puści już, nie? Nie sądzę. No. Ważne, żeby nie grał! Co? Nie puści. Nie puści już tego, zobacz. Ej, patrz! Brawo. Super, no, szacuneczek. Zapicie! Kurde, nie było komunikacji znowu. Nikt nikomu nie powie. Co? Ja bym dał Michalusowi się wyżyć teraz. No, ja bym cały pończyny zdejmował. Nie, z drameczki, tam ładnie w białym. Para. Kurio! No, delikatnie, nie? No przecież to mówiłem. Co powiedziałem? Na siłę zdejmować pajęczynę. No właśnie. Będzie coś z tego, czy nie? A jo. Dzisiaj postanowiliśmy wybrać widza off camera, bo usłyszeliśmy, że przyjechali do nas bardzo daleka. Halo, drogi widzu. Skąd przyjechałeś, drogi widzu?
Ja? Przestaw się od razu. Przyjechałem z Milisza, spod Milisza, z Potaszni. No. Przyjechaliśmy tutaj z chłopakami oglądać, z koleżanką. Wspaniały mecz. Fajnie się ogląda, emocje są wspaniałe. Masz 3 strzały, no. 16. Musisz trafić poprzeczkę w tych 3 próbach. Dobra, ale nie obiecuję, bo nie mam korków. Jeżeli nie trafisz poprzeczki w tych 3 próbach, to gramy w papier, kamień, nożyce do 2 wygran. 3 a serii, po papierze tak, to jest? Jeżeli ja wygram, to wracasz z niczym i z dobrymi wspomnieniami, a jeśli mnie okroisz, to 100 leci do ciebie. A serio? Tak. Mm. Dobra, jedziemy. Dziękuję, no. Twoja. Dawaj, bo ja chcę kasę rozdać. Dawaj. Oj, za lekko. Dawaj, dawaj. Oj, 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 oj. Ja jestem kurwa trochę pijany. Co się stanęło? No. No, my się widzieli, ale się wytam jeszcze raz. Antonio, dawaj, ostatnio. Dobra, pierwszy protip dla reszty widzów. Nie pij przed strzelaniem. Oj. Ale stupek! No to zostało kamień papier. No, dobra, kamień papier, jeszcze może być stówka twoja. No. Chcę spróbować. Ja jedna próba. Ale to na szybcika. Dawaj, dawaj, dawaj. Wychodzą sędziowie. To on za niego strzela, to jest jeszcze raz, tak? Dobra, to się nie liczyło. Raz. Zamiast kamień papier. Zamiast kamień papier, tak? No dobra. Dobra. Strzelaj w poprzeczkę. No i możesz sobie zachować tą stówę. Ty? Ha! Polizała, ale... No trudno. No niestety, okroiłeś kolegę. Ze sobą. I tak by fajnie. Nie każdy może być szamanem, jak widzicie. Dzisiaj koledze zmarnował drugą szansę. A wydaje mi się, żeby mnie okroił w ten papier, kamień, nożyce. Też mi się tak. Ale im się nie udało. To jest taki magiczny banknot. Jak przyjedziesz na mecz Pompa Teamu, a ty byś chciał? Nie. A ty byś jak sobie przyjechał na jakiś mecz Pompa Teamu, nasz domowy albo wyjazdowy, też sobie możesz taką stóweczkę zgarnąć. Wystarczy trafić w poprzeczkę albo okroić mnie w papier, kamień, nożyce. Tak, papier, kamień, nożyce. Okej, okay, zostań, zostań! O k***a. Pa, znowu desant. Na drony przyleciały. Okej, brawo, brawo! I miał 2 na 1 i gość wchodzi z piłką w takiej sytuacji, nie? Ja pierdolę. Okej, brawo, brawo, już wracaj, wracaj! Czekaj, czekaj, ty się tu na boisku skup. Patrz. I cyk, mamy, dobra, teraz strzelić. Ty no, na tym plecaku dostał szpital, no. No, zawsze. No zawsze sędziom się dostaje, czy dobrze gwizdzą, czy źle gwizdzą. No właśnie to jest to, nie? Że tylko te mecze wydać w necie, nie? Aby tak oglądać wszystkie mecze, to tam dopiero się szopki odpierdają, gdzie tego nikt nie widzi, nie? Po cholerę się mądrzyć, jak żeś nie widział. Raz. Pięknie. Pięknie. Gol, co mecz coś daje. Co mecz coś dołoży, bramka, asystę, tak mówisz. Albo chociaż pomęczy zawodnika. To jest to, nie, że w dobry sposób się dokłada co mecz. To jest to, on wsadzi głowę tam, gdzie ktoś inny nogę. Oj! Ej. O kur... No, ale to wiesz, możesz krzywdę zrobić przy takim czymś, nie? Ty, co tam się zadziało? Ktoś dyma puścił. Ale to mi się wydaje, że są nasze barwy chyba. Nie. My się nie przyznajemy. Nie. Ej, ale za to jaka zasoba dymna, k***a. No. Nie, no wyjdźmy. Tą stronę może być. Wiesz, to mogą być też ich, nie? Bo oni tam te złote mają numery, nie? Zabiało jak na Augustynie Jonie. Aby się poekspiło, panie. A wiecie, kto jest bossem? Ja jestem olbrzymim żółwiem. Teleportuję się do piłki, do setki. Z trybun tam widzę wspomożenie dostaliśmy. Nigdzie nie. No nie, no takiego czegoś gwizdać nie możemy. Próbowałem, nie? No, ale gwizdzą. Ile razy gwizdzą?
Nie. Adaś, weź po piłę, Adaś, weź! Przeszło mi. Uuu, zapalenie płuc, dobra. Kiedy wracasz po imprezie, a twoja dupa mówi uwolnić Barabasza. Znowu randomowe loty tym kurczonem śmiesznym. Ja mam mocno się przyciemnione okulary, to co nieco widzę, ale podejrzewam, że aparat, kamera w sumie nie dużo widzi. Żółciutko, żółciutko, żółciutko. Nie? On paluszkiem. Ty patrz, oni te gołębie jakieś wyścigowe mają. Napierdalają to na stół wokół tej szkoły. To. Ale to nie nasze. Ja nie latam jak ślepy, nie? Nie ma ogarnięcia sprzętu. Oj! Kurwa. Zacznijmy od tego, że nad zgromadzeniem nie możesz latać, jak nie masz lotu zgłoszonego w paszpie. I musisz mieć odpowiednie uprawnienia, żeby w ogóle móc się... Dobra, ale żartów nie ma, bo facet tak naprawdę dostał w dzwońce. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Bierz to gówno! No to bierz to gówno, kto to lata? Jak ktoś przepisów nie zna, no to... To nie jest od... macie, to ma... Jest jakiś jełop, który przepisów nie zna. No po to one są, że jak to spadnie komuś na łeb, to jest serio problem. Gdzieś tam na trzeciej lidze, ale to za rej dostał, nie za latanie. Za rej, że się tam rzucał, dwie żółte dostał. Ej, co tu się dzieje? Niefajny ten mecz się robi. Dlaczego radzia faulują? Szybki, techniczny, nie nadążasz, pomylisz się. Go, no. W następnym meczu za każdy faul na radziu będzie skin do wygrania, nie? Ale to chyba z torbami pójdziemy, chłopie. Widzu, masz, korzystaj. Tylko zostaw nam jakąś ładną. Ej, i grotto. Nie powiedziałem jaki skin. No i grotto, kurwa, macie. No, trzeba to zapamiętać. Kurwa. Ej, ale on się spóźnia, nie? No tam spóźniona. Chodziło o to, czy jak wybijesz z linii bramkowej ręką. Jeżeli stoisz na linii, jest tak ręka i tak. Jest zagrasz, to jest czerwona. No. Czerwona, ale jest karny czerwona? Czy nie ma podwójnego? To nie jest, bo tu nie ma elementu wyświetlania. Okej, rozumiem. Chciałbym na przykład powiedzieć, że najważniejsze. Gdzieś tam muszę o tą rękę trafić, no to jest karny żółta. Okej, nie ma czerwieni. A jak ktoś sobie siatkówkę zagra jeszcze niesioną, to już w ogóle na siatkówce by nie było puszczone, no to... Okej, okay. Si, dzięki. Ej, ale po co? Nie! To samo zachowanie to zrobiłeś! To jest niesportowe zachowanie! Niepotrzebnie, dobra. Trudno. Rób sobie miejsce. Forrest Gump. Aj, kurwa, nikogo nie było! Nine. Możesz, dawaj. Dobrze. Graj, brawo. Graj. Nice, pany, wyszli z tego. Ale typu, nie możemy tego meczu przegrać, po prostu nie możemy. Nie ma takiej opcji. To się nie może wydarzyć. Trzeba dobić drugą. Druga połówka. W drugiej połówce druga bramka by się przydała. O, rzuca. O, nie rzuca. Przepraszam, jesteście cali. Dobrze, że Mateusz jeszcze nie strzedł generalnie tfu. Nie kracz. Wykracza nam do bramkę, że coś strzelimy. Gołąpy przyjadą. Gołąpy. O chorób. A próbowałeś mnie szczekać? Nie pomogło. O chorób. O, patrz, dźwięk. Nogawka z autostrada. Twoja suka w fotelu. O Jezu, to było straszne. Opa. Co tam się dzieje? Muszą go teraz wyratować. W sensie, że ten... widzi go, który to jest. Sędzia zbiera dane. Zaraz komuś f***ą żółtą. No czekaj, zaraz się dowiesz.
I Rożo też, zaryj. Żółtą kartką Wrocera wróci zawodników gospodarzy, drużynie gospodarzy. Spikę chyba też jedną setę za dużo. Tak, 17. Wiesz, to jest tak jak w tym, w samolocie. Niedobra trawa. Adaś, lejdź, Adaś, Adaś, nie tu, gdzie masz miejsce? Uwerki! Adam, Adam, Adaś, Adaś, Adam. Pęka! Tak, blisko, no p***a. Blisko to jest pół metra, a nie półtora, panie sędzio. No koordynację ruchową jakąś musi mieć, jak gra w piłkę. Co zrobił zawodnik, żeby schować ręce, jak dostał pół metra. No. Znaczy się inaczej, macie jednakowe szkolenia, nie? A każdy inaczej interpretuje rękę. Podejdź, 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 dżumel, odwróć, mocno. Lecę! Druga, druga! Druga! No i patrz, trzech mniej. Ciężko się stoi, a co dopiero takie bieganie, nie? Ja tam jestem fanem, ja widzę chłopów, jak biegają tyle minut. I jeszcze wiedzą, co robią, to dla mnie to jest cudo. Ja nienawidzę takiej piłek, kotorowo mi się przypomina. Ajajaj. I f***i. Ronald was like... It's like your son. Love your son. Zjarane. Ronald was like... Więcej meczów w słońcu. Było się słońce. Cześć, robi się. Ujejejej. Jak on to może zebrać? Coś tam się pokopali. Oj. Ta, nie ma siły, już więcej błędów, nie? Fauli wynikających ze zmęczenia. Ujojo! Jest! Kurwa! Radzissimo! A ty znowu jesteś winien, kurwa! Znowu winien! Znowu winien bramki, no, a Radek. Wiciu, 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 a asysta radio. A to dublecik. Co? Dublecik, dublecik. No. No patrz, nasza bojówka tam się odpaliła, kurwa. Ciekawe, czy widły wzięli. Oddział Śląsk. A widz wie, czy nie wie? Że co? Ile my ten, ile Kosifoi ma tam na Śląsku bitomatów postawionych? Nie wie. No. Ile ma? A to musi wejść na stronę i się dowie. A, w sumie dobry pomysł. Ajaj. Dużo ma tych bitematów, nie? Bardzo dużo. Na Śląsku? No. Nie powiem wam gdzie. Ostatnio a czemu akurat na Śląsku? Co tam się dzieje takiego? Czy to te śląskie truskawki? Tam te śląskie truskawki przyciągają, no. Chodzi mu wrzuć piłę, a ten gra krótko. Dawaj, PS Mati, jest tyłem, jest tyłem! Podoba mi się stąd. Daj se spokój. Ej, teraz ty dawaj i kujemy potem w ognie. Dobrze, Mati, kurwa, przestańcie pisać w komentarzach, że mamy kurwa bramkarza. No. Chłop dzisiaj kurwa gra tak jak grał kiedyś. Nie. Dwa. E co? Noga, noga w gaz, pany. Radio na dziewiątce. Radio afera. Studenckie. Kurwa mać. O, ho, ho, ho. Jeszcze patrzę na nią i pilnuję, czy nie wpadła. Odpal. Mamy to. Mamy to. Mamy to.
końcu, a ile czekaliśmy? Za dużo. Do mnie tutaj proszę, zbiórko! Chyba, że podejdziemy do Seby. Przyłączę się do siebie, no to się żyjesz? A potrzebujesz? Tak się bawi, tak się bawi, pompa team! Tak się bawi, tak się bawi, pompa team! Tak się bawi, tak się bawi, pompa team! Kto wygrał me? Pompa! Kto? Pompa! Kto? Pompa, 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 do boju, do pompa team! Dobra, najsik. No, dzięki bardzo za przyjazd, naprawdę. Kurwa, dzięki. Jeszcze przyjedziemy. Kurde, dzięki, nie? Naprawdę, super. Dzięki ci bardzo, że ich przywiozłaś. Pewnie ich przywiozłaś, nie? Tak myślałem, kurde, nie ktoś się zniszczył. Jest! Co tam, majsterek? Elegancko, nie? Wybiegane, nie? 3 punkty do przodu. No. Bardzo dobrze. Dobrze. Mamy 0 z tyłu. No, ja nie wiem. No, ja nie wiem. A strzec, nie? Co jest, kurwa? A ty znowu, twoja wina, że twoje bramki wpadają. Znowu twoja wina. Takie jest zadanie. No i między innymi dzięki walce i poświęceniu Radzia, obraz tabeli po tym meczu daje sygnał, że zaczyna się dziać coś dobrego w drużynie, a pompa powoli się odpowietrza. No to tak, zmagania o punkty w lidze kontynuować będziemy 14 września o godzinie 15 w Jarosławcu, gdzie zmierzymy się z Polonią Poznań. Mnie na meczu niestety nie będzie, ale przekażę was w pewne dobre ręce. Na Beklasie za to też mnie nie będzie. Ale w Dalewie 15 września o godzinie 13 spotkacie naszą reprezentację zmagającą się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we wszechświecie, czyli w Serie B. Serdecznie zapraszam na spotkanie, bo to po prostu trzeba przeżyć. Jadą, świry jadą! No i na koniec. Piękny widok wielkiej, szczęśliwej, piłkarskiej rodziny. No jak ja to mówię? Cudo.